Witam serdecznie Państwa w drugiej części wietnamskiego dancingu, czyli drugiej części mojej historii, którą opowiadam w ramach cyklu Paragraf Zbrodni. W poprzednim odcinku poznaliśmy główną bohaterkę, kobietę, byłą absolwentkę Wydziału Handlu Zagranicznego, Hannę Górską. Ta młoda dziewczyna w wieku 24 lat została zwerbowana przez Służbę Bezpieczeństwa. Przybrała pseudonim Beata i razem ze swoim oficerem prowadzącym, kapitanem SB Edwardem Hryniewieckim, prowadzili bardzo ciekawą operację. Górska zatrudniła się jako sekretarka w poselstwie Argentyny. Był to na pewno duży sukces SB. W naszej historii wróćmy do raportów Hanny Górskiej. Pierwsze doniesienie agenturalne pochodzi już z 19 lutego 1962 roku, czyli tak naprawdę po 20 dniach od werbunku, od podpisania zobowiązania, czyli bardzo szybko. Według tej informacji Beata zgodnie z umową 9 lutego zgłosiła się do poselstwa Argentyny. Została tam przyjęta przez sekretarza biura, pana Morlino. On zaznajomił się z jej jak gdyby kwalifikacjami poprzez wypełnienie takiej ankiety personalnej i oczywiście, jak to bywa w takich sytuacjach, powiedział, że zgłoszą się oni z odpowiedzią do niej w ciągu 10 dni. Po 5 dniach pan Marlino, będący sekretarzem biura, zadzwonił do Hanny Górskiej, pseudonim Beata, i zaproponował jej pracę jako jednej z sekretarek głównego posła tej placówki dyplomatycznej Argentyny. Był to naprawdę duży sukces. Ten sukces został nagrodzony przez SB sumą 500 zł. Przypomnijmy, że w tamtym okresie zarobki wynosiły średnio około 1600 zł. Oczywiście też pracując w obcej ambasadzie, mogła ona liczyć oczywiście na dużo większe wynagrodzenie. Natomiast obowiązkiem pani Hanny Górskiej, pseudonim Beata, była praca w charakterze sekretarki, asystentki, która zajmowała się zakupami i kontaktami z polskimi placówkami handlowymi. Chodziło tutaj o rozliczenie faktur, o odpowiednie opisanie tych dokumentów dla centrali w Buenos Aires. I to było zadanie dla Hanny Górskiej, taki miała zakres obowiązku. Ale z tego względu, że tak jak w jednej z opinii SB-ku stwierdzono, że pani Hanna naprawdę jest bardzo inteligentną osobą, potrafiącą wzbudzić duże zainteresowanie, wzbudzić duże zaufanie, że jest naprawdę odpowiednią osobą. W tym pierwszym właśnie raporcie z lutego ona dokładnie opisuje sposób, w jaki została zatrudniona. Nie będę tutaj już za bardzo wchodził w dokładne szczegóły, ponieważ ona w swoim raporcie odręcznie pisanym podaje różnego rodzaju nazwiska osób pracujących tam, krótko także ich charakteryzuje. W tych raportach dla SB, w tych doniesieniach agenturalnych pisanych odręcznym charakterem pisma, ona również króciutko mówi o tym, z kim rozmawiała, kiedy. To wszystko jest takie bardzo, te informacje syntezowane, taka naprawdę konkretnie opowiedziana ścieżka, jaką przeszła, żeby dostać tą pracę w tym poselstwie. Agentka Beata zostaje w poselstwie Argentyny i dalej prowadzi rozpoznanie dyplomatów, bardzo szczegółowo to opisuje w kolejnych raportach. Kolejny raport pojawia się w marcu 15. To też data, w której odebrała kolejną, drugą już zapłatę ze strony Służby Bezpieczeństwa w wysokości 500 zł. Informuje ona, że minister Carteles powrócił z Wiednia w dniu 10 marca 1962 roku, gdzie przebywał od końcówki lutego. Informuje również o tym, że w tym czasie żona ministra przebywała w Warszawie. Oni mieszkają jak gdyby mieszkali poza terenem ambasady, mieli swoją willę. Z tego doniesienia dowiadujemy się również, że ambasador Argentyny próbuje sprzedać swój samochód marki Ford, który wcześniej kupił z ambasady amerykańskiej. Nie było zbyt dużo chętnych na ten samochód, ale zgłosił się jeden z Polaków, który przez pośrednika w postaci cudzoziemca, Francuza, chciał właśnie kupić ten samochód ambasadora Argentyny w Polsce. Jak nie trudno się oczywiście domyśleć, ta osoba, która zgłosiła się po ten samochód, na pewno mogła liczyć na
kłopoty ze strony służby bezpieczeństwa. Na pewno taka osoba została sprawdzona, czy są jakieś materiały obciążające na niego, czy był notowany w sprawach kryminalnych, czy był notowany również przez bezpiekę. Wypełniało się takie malutkie karteczki, imię, nazwisko, data urodzenia, ewentualnie jakiś adres i przychodziła odpowiedź z archiwum. Po drugiej stronie tego dokumentu były adnotacje, z reguły ręczne, czasami pojawiały się też pieczątki. No i tam można było się dowiedzieć, co miał wspólnego z, czy w jaki sposób był na bakier sprawę dana osoba, którą nazywano figurantem. Oprócz tego w tym doniesieniu pojawiają się informacje o Polakach, którzy mają kontakt z dyplomatami Argentyny. Było to dwóch, Wojciech B. oraz Grzegorz W. Ten Grzegorz W. był najbardziej, mógłby zainteresować służbę bezpieczeństwa, ponieważ według doniesień Beaty, czyli Hanny Górskiej, był osobą nigdzie nie pracującą i zajmującą się handlem, wymianą walut. I on pojawiał się właśnie w okolicach poselstwa Argentyny w Warszawie. Na pewno, znając życie, robił jakieś transakcje. Kolejnym takim raportem, który pojawia się w teczce pracy, jest raport z 24 czerwca 1962 roku. Jest to bardzo ciekawy raport z tego względu, że skupia on się przede wszystkim na sytuacji wewnątrz samej ambasady, samego poselstwa Argentyny. Agentka Beata tutaj bardzo dokładnie opisuje wszystkich Polaków, którzy mają coś wspólnego z Argentyńczykami. Wymienia ich z imienia, z nazwiska, podaje również ich adresy oraz sposoby, w jakich i w jakich sprawach kontaktowali się tutaj z ambasadorem. Agentka Beata w mojej ocenie oddała bardzo duże zasługi dla służby bezpieczeństwa. Te raporty były naprawdę bardzo konkretne, bardzo treściwe. W tych raportach pisanych ręcznie ona bardzo fajnie rozpracowywuje, opisuje również takie rzeczy związane z, takie miała swoje spostrzeżenia związane z różnymi ludźmi, kto ma jakie ambicje, kogo z tych osób można spróbować zwerbować albo zainteresować. A więc to, co pisał o niej jej oficer prowadzący, no, potwierdza się w tych raportach. Była wartościową agentką, potrafiącą bardzo łatwo rozpoznać przeciwnika, rozpoznać słabe punkty i przede wszystkim nie rzucała się ona tak do końca w oczy. No, nie była jakąś spektakularną blondynką o jakichś pięknych kobiecych kształtach, była właśnie raczej drobną kobietą, krótko ściętą brunetką, oczywiście interesującą i atrakcyjną, ale nie była to taka, mówię, no, seks bomba. O, tak to bym ujął najkrócej. No właśnie, tutaj też agentka Beata bardzo dokładnie relacjonuje, kto dokąd wyjeżdża. Tutaj na przykład opowiada, pisze o atasze handlowym, panu Ribeiro, który przebywał wcześniej, zanim był w Warszawie, w Wiedniu, na co ja zwróciłem uwagę. W jednym z raportów ona pisze taką bardzo, jedno dosłownie zdanie. I to zdanie jest bardzo ważne, ponieważ otwiera pewnego rodzaju drzwi i możliwości bezpiece. Otóż okazuje się, że poselstwo Argentyny po zamknięciu biura nikt nie pilnuje. Była więc to taka, moim zdaniem, furtka, otwarte trochę drzwi dla bezpieki, która mogła bez problemu wejść sobie na taki obiekt, mogła zainstalować podsłuch, żeby się włamać do takiego poselstwa. To też nie było jakimś trudnym zadaniem dla esbeków, którzy mieli różnych fachowców w swoim gronie, a więc było to, że tak powiem, dosłownie zaproszenie wręcz do szpiegostwa. Skoro nie jest budynek pilnowany 24 godziny, można wejść, zainstalować w najważniejszych pomieszczeniach podsłuch i mieć właśnie dodatkowe źródło informacji. Było to naprawdę bardzo wartościowa informacja, mówię, ukryta gdzieś tam wśród innych informacji, tych opisów ludzi, którzy pracują, Polaków, którzy kontaktują się z ambasadą Argentyny. Nie wiemy, czy tak się zdarzyło, trzeba byłoby tutaj sięgnąć trochę głębiej do archiwów Instytutu Pamięci Narodowej. No właśnie, i tutaj dochodzimy sobie do bardzo ciekawego raportu z 14 lipca 1962 roku, w której TW Beata, czyli Hanna Górska, informuje swojego oficera prowadzącego, że skończył się urlop ministra Castella oraz pozostałego kierownictwa, że wrócili oni do Warszawy. No i radca handlowy, pan Ribeiro, zaprosił Hannę
do restauracji, na kolację, do Krokodyla lub Bristol. Bristol to oczywiście kultowy hotel, będący na krakowskim przedmieściu, tuż obok Pałacu Prezydenckiego. Bardzo prestiżowy lokal, no w tamtym okresie to oprócz cudzoziemców, to niewielu było Polaków, których było stać na kolację jakąś wystawną w Bristol. W każdym bądź razie, w czasie jednej z rozmów pan Ribeiro wyraził taką obawę, czy ona jako sekretarka poselstwa Argentyny nie będzie miała z tego tytułu nieprzyjemności ze strony polskich władz. Radca handlowy Ribeiro oświadczył również, że on jako dyplomata doskonale wie, że polski wywiad obserwuje jego, śledzi każdy jego krok. Pan radca handlowy, prawdopodobnie pracownik argentyńskich służb specjalnych, powiedział o takim, który dotyczył jednego z dyplomatów argentyńskich, który spotykał się z pewną dziewczyną, Polką. No i podczas takiego jednego ze spotkań ta Polka zaczęła robić mu wyrzuty, że dlaczego on spotyka się również z innymi polskimi dziewczynami, a nie tylko z nią. No i zaczęła mu w czasie tej kłótni wyliczać, kiedy się spotykał, gdzie i jak. No i ta informacja była jak gdyby tak sygnałem dla pana Ribeiro oraz pozostałych dyplomatów z Argentyny, potwierdzenie, że są obserwowani, że nie są anonimowi w Warszawie, że jeżeli utrzymują takie intymne kontakty nieoficjalne z Polkami, no to prędzej czy później mogą liczyć na to, że zostaną przyłapani przez Służbę Bezpieczeństwa. Radca handlowy Ribeiro ma świadomość, że Hanna Górska musi współpracować z polskimi służbami, ponieważ no w innym wypadku nikt by jej nie pozwolił na pracę właśnie w ambasadzie, w poselstwie Argentyny. Mówi to wprost Hannie Górskiej, że liczy na to, że jednak Argentyna nie jest dla polskiego wywiadu atrakcyjna, że bardziej atrakcyjne i ciekawsze na pewno z punktu widzenia wywiadowczego są ambasady amerykańska oraz pozostałych państw NATO. Co się okazuje? Po jakimś czasie ten radca handlowy powrócił do Argentyny. Działo to się podczas nieobecności ministra, czyli tego głównego ambasadora, przedstawiciela Argentyny. Podobnie rzecz miała się właśnie z samym ministrem, który również ministrem, głównym przedstawicielem, ambasadorem Argentyny, który również został odwołany przez Buenos Aires i powrócił do Argentyny. Po odwołaniu głównego ambasadora jego miejsce zajął pierwszy sekretarz poselstwa, no i objął on kierownictwo placówki. W opinii tajnego współpracownika Beaty, czyli Hanny Górskiej, jest on bardzo arogancki, pewny siebie. Według tych informacji na pewno sekretarz zostanie jeszcze przynajmniej przez rok w Polsce, ale tutaj TW Beata donosi też o bardzo ważnej, ciekawej z punktu widzenia operacyjnego informacji, że pan pierwszy sekretarz i jego sekretarka no są parą, są kochankami. Taka informacja panuje wśród właśnie personelu tej placówki dyplomatycznej Argentyny. No właśnie, i te raporty, które ona wypisuje, są niezmiernie i nie tylko ciekawe, ale naprawdę pełnowartościowe dla bezpieki. Na końcu raportu Beaty są napisane jak gdyby zadania, było zebranie jak największej ilości informacji, bliższych danych odnośnie osób, które są zatrudnione przez ambasadę. Myślę, że jest to dobry moment na to, żeby wrócić na chwilę do postaci kapitana już Edwarda Hryniewieckiego. Jego, nazwijmy to wprost, bardzo trudny charakter również objawiał się w domu. W aktach personalnych Hryniewieckiego znalazłem donos z roku 1963, który zrobiła oficjalnie jego żona, która przyszła na skargę na męża, że mąż pije, że ma jakąś kobietę, że nie dba o dzieci. Przyszła na skargę do sekretarza POP. POP w skrócie oznaczało podstawową organizację partyjną, a więc partyjną w sensie była to po prostu oddział PZPR-u. No i z tej rozmowy powstał taki dwustronicowy dokument, w którym bardzo dokładnie jest opisane zachowanie wtedy kapitana, pamiętajmy, zdegradowanego kapitana Edwarda Hryniewieckiego, który nie dba o swoich bliskich, który no, nadużywa alkoholu, znika, nie mówi kiedy wraca. Do tego żona Hryniewieckiego podejrzewała, że ma on jakąś kochankę. Oczywiście Hryniewiecki do niczego się nie przyznał. Po tym donosie została przeprowadzona taka, nazwijmy to,
ojcowska rozmowa z kapitanem Hryniewieckim, w której on tłumaczył swoje relacje z żoną, twierdził, że nie ma żadnych kochanek i że będzie starał się jak gdyby wszystko naprawić ze względu na dobro dla dwójki dzieci, które miał właśnie z tego małżeństwa. Finalnie okazało się, że skończyło się to oczywiście rozwodem z winy Hryniewieckiego. Nie wiemy tak naprawdę, kto był kochanką jego w tym roku 62-63, kiedy właśnie powstało to pismo. Ale w tym momencie wróćmy do naszej głównej bohaterki, czyli tajnego współpracownika o pseudonimie Beata, czyli Hanny Górskiej. Pod koniec listopada pojawia się kolejny ważny dokument, jest to charakterystyka Beaty. Pisze ten dokument oczywiście jej oficer prowadzący. Możemy w tym dokumencie przeczytać m.in. tak. Do współpracy pozyskana została w styczniu bieżącego roku. Podstawą do rozmowy był fakt utrzymywania przez nią stosunków intymnych z byłym posłem Iranu w Polsce. Beata aktualnie pracuje w poselstwie Argentyny jako sekretarka posła. Zaangażowała się tam do pracy zgodnie z naszym poleceniem w marcu bieżącego roku. Jest bardzo chętna do współpracy. Informacje przekazuje prawdziwe. Jest niezwykle inteligentną, z wykształcenia ekonomistka. Ukończyła Wydział Handlu Zagranicznego. Zna języki angielski, hiszpański, francuski oraz rosyjski. Jest bardzo zdolna i dość ładna. Nie przywiązuje większej wagi do opinii otoczenia. We wszystkich sprawach stara się mieć własne zdanie. Jest jednak bardzo wrażliwa. W najbliższym czasie zamierza zrezygnować pracy w poselstwie, ponieważ boi się, że praca na tej placówce może jej zaszkodzić w przyszłości. Aktualnie ubiega się o przyjęcie do pracy w Komisji Rozjemczej w Laosie. Mamy rok 62, ta Komisja Rozjemcza w Laosie działała w latach 54, właśnie 65. Potem została ona zmieniona na Międzynarodowa Komisja Nadzoru i Kontroli w Wietnamie. Tak nazwała się, przeistoczyła się komisja, która działała w Indochinach. No właśnie, tutaj ta praca poza Polską była wielkim marzeniem Hanny Górskiej. W teczce pracy agentki Beaty jest jeszcze jeden bardzo ważny dokument. Jest to notatka służbowa dotycząca sposobu łączności z Beatą. Okazało się, że Edward Hryniewiecki podał jej numer nie tylko służbowy, ale również telefon do domu. Według tego krótkiego pisma, tego raportu, tej notatki służbowej, agentka zna prawdziwe imię i nazwisko. W tym czasie Edward Hryniewiecki był starszym oficerem operacyjnym Wydziału 8 Departamentu 2, czyli kontrwywiadu. Ta ósemka właśnie potem w ramach różnego rodzaju przekształceń była właśnie taką wydziałem, który zajmował się zabezpieczaniem ambasad, dyplomatów. Po zwolnieniu się z poselstwa Argentyny, ta współpraca z SBC-ją, współpraca z kapitanem Hryniewieckim, no ulega jak gdyby przerwie. Mamy przerwę. Od raportu z 27 listopada 62 roku, rok później dopiero pojawia się kolejna informacja związana TW Beatą i kapitanem Hryniewieckim. Okazało się, że 31 października 63 roku, czyli właśnie prawie rok po ostatnim raporcie na temat działalności tajnej współpracowniczki Beaty w dyplomacji, w placówce dyplomatycznej Argentyny, wywołuje spotkanie właśnie ona. Zadzwoniła ona do Hryniewieckiego i powiedziała, że w ubiegłym roku złożyła wymagane dokumenty w Departamencie Kadr Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Chodziło właśnie o wyjazd do Komisji Rozjemczej w Indochinach. Konflikt w Indochinach przerodził się w wojnę w Wietnamie. Górska w czasie rozmowy z Hryniewieckim powiedziała, pochwaliła się również tym, że zdała pomyślnie egzaminy z języków obcych, no ale po jakimś czasie została ona poinformowana, że powodem niezakwalifikowania się jej do wyjazdu był za mały staż pracy zawodowej. Pamiętajmy tutaj właśnie w tym piśmie, Hryniewiecki pisze, że na nasze polecenie od marca do stycznia 63 roku pracowała jako sekretarka w poselstwie Argentyny, czego w ankiecie MSZ-u nie ujawniła, a od lutego 63 roku pracuje w Biurze Turystyki Polskiego Związku Motorowego. PZMOT był już w czasach komuny bardzo prężną
organizacją. Pamiętajmy też, że nasycenie rynku samochodowego nastąpiło bardzo powoli w latach 60. Ten proces jeszcze był w powijakach. Większość samochodów osobowych należała albo do różnego rodzaju państwowych instytucji, państwowych firm. Zwykły Kowalski nie miał prywatnego samochodu, albo było to naprawdę bardzo trudne do osiągnięcia. Produkowano w tamtym czasie auta marki Syrena, Warszawa, ściągano samochody również z pozostałych krajów, z Czechosłowacji. Mimo to PZMOT był bardzo silną organizacją. Co ciekawe, nasza bohaterka, Hanna Górska, nie miała nic przeciwko temu, żeby poprosić SBK o pomoc. Poprosiła ona właśnie Hryniewieckiego, żeby pomógł jej, żeby się dostała w tym roku właśnie do tej komisji rozjemczej. SBK oczywiście pierwszą rzeczą, którą zrobił, to zrobił właśnie notatkę, którą wysłał do swoich przełożonych. No i prawda jest taka, że on ją poleca do tej pracy. W tym piśmie Hryniewiecki zachwala swoją agentkę, że absolutnie nadaje się na wyjazd zagraniczny, że będzie wartościowym agentem, że cała jej dotychczasowa współpraca z SB była bardzo pozytywnie przez nich rozpatrywana i że posiada ona naprawdę wiele cech, które mogą być bardzo przydatne właśnie za granicą w pracy takiej wywiadowczej, w pracy takiej szpiegowskiej. Takie pismo powstaje w 1963 roku. To pismo jest tak naprawdę adresowane jak gdyby w kierunku Departamentu I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i kończy te zdanie, to pismo takim jednym stwierdzeniem. Dlatego wydaje mi się, że poprzez Departament I MSW warto byłoby jej pomóc. Tak właśnie napisał Edward Hryniewiecki, starszy oficer operacyjny Wydziału 8 Departamentu II, czyli kontrwywiadu MSW. Takie pismo wydaje mi się, że mogło być bardzo pomocne. Jednak tak się nie stało. Stało się tak, że w 1963 roku, ani w kolejnych latach, Hanna Górska nie dostaje się do pracy w MSZ. Mimo poparcia tutaj Służby Bezpieczeństwa do swojego oficera prowadzącego, Edwarda Hryniewieckiego, mimo tego poparcia Hanna Górska nie trafia do pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Przez 3 lata pracuje w Biurze Turystyki Polskiego Związku Motorowego. Jest starszym instruktorem w dziale obsługi i imprez przyjazdowych i wyjazdowych do krajów kapitalistycznych. O tym, czym się zajmuje w Biurze Turystyki PZMOT-u, dowiadujemy się z odręcznie napisanego życiorysu, który znajduje się w jej aktach. Jest on datowany na rok 1967. To pismo właśnie wtedy, ten życiorys został właśnie wtedy przez nią napisany i dołączony do jej teczki personalnej. I tutaj znowu ona jak gdyby wraca do kwestii pracy w centrali handlu zagranicznego. Cały czas chce jak gdyby rozwijać się zawodowo w kierunku, którym studiowała, czyli handlu zagranicznego. Dlaczego ona pisze zresztą ten życiorys w 1967 roku? Jest to spowodowane bardzo dziwną sytuacją, jaką ją spotkała, czyli Hannę Górską, właśnie w zarządzie głównym Polskiego Związku Motorowego. Ona miała bardzo duże problemy z tego względu, że uważała, że została zdekonspirowana jako tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa. Jak to się stało? Co się wydarzyło, tłumaczy nam kolejny dokument z akt Hanny Górskiej, pseudonim Beata. Jest to dokument datowany na 18 kwietnia 1967 roku. Przypomnijmy, że w 1963 w styczniu Hanna Górska zwolniła się z pracy w poselstwie Argentyny. Od marca 1963 roku rozpoczęła pracę w Polskim Związku Motorowym. Dlaczego ona zresztą skontaktowała się jako były już tajny współpracownik? W czasie tej rozmowy ze Zbekiem Górska opowiedziała o bardzo przykrym incydencie, w wyniku czego ze strony Departamentu II MSW została zdekonspirowana wobec swojego przełożonego i zmuszona powstałą w związku z tym sytuacją do zrezygnowania z dotychczasowej pracy w zarządzie głównym Polskiego Związku Motorowego. Szczegóły w aktach. Wynika z tego, że
ogóle była jakaś sprawa prowadzona. Niestety nie zachowała się żadna sygnatura, a więc nie wiemy do końca, czy te dokumenty przetrwały, czy są jakoś dostępne. Nie mam takiej wiedzy. TW Beata w czasie tego spotkania była bardzo mocno rozgoryczona. Twierdziła, że nie uzyskała żadnej pomocy trudnej, w krytycznej sytuacji dla siebie ze strony Służby Bezpieczeństwa, mimo że pracowała bardzo dobrze, że stanowiła ważne źródło informacji dla SB. Poinformowała ona również tego oficera, że będzie starała się spotkać z ministrem Moczarem. To dawny partyzant z Armii Ludowej, z Gwardii Ludowej, będący takim głównym symbolem antysemityzmu. To właśnie moczarowcy i jego zwolennicy rozpętali nagonkę na osoby narodowości żydowskiej w 1968 roku. Tak zwana frakcja moczarowców to byli tak zwani byli partyzanci, a więc osoby, które nie tylko przyjechały razem z sowiecką armią, ale byli tutaj forsowani na różnych stanowiskach, właśnie byli towarzysze broni. Ludzie, którzy byli partyzantami, którzy walczyli w lasach, walczyli także w miejscowościach, w miastach. No nie oszukujmy się, komunistyczna partyzantka była bardzo mała, nieliczna. Nie była to Armia Krajowa czy bataliony chłopskie, które były największymi formacjami podziemnymi w czasie II wojny światowej. Armia Ludowa była naprawdę najmniejszą z tych organizacji, ale to właśnie moczarowcy w latach 60. zdobyli zaufanie pierwszego sekretarza Gomułki i próbowali razem jak gdyby zrobić taką polską wersję komunizmu, czyli odwołującego się również do takich wartości patriotycznych, nacjonalistycznych i takimi tak zwanymi narodowymi komunistami. Byli oni właśnie w ten sposób określani przez swoich przeciwników, bo jak wiemy, oczywiście w partii Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej istniały różne frakcje, różne skrzydła, które zwalczały się wszelkimi możliwymi sposobami. No i tutaj taką właśnie jedną z bardzo silnych frakcji była frakcja moczarowców. No i TW Beata twierdziła w czasie tej rozmowy, że jej kolega ze studiów pracuje w gabinecie ministra Moczara i ona będzie starała się skontaktować i zainteresować Moczara właśnie sytuacją, jaka się dzieje w Polskim Związku Motorowym. Jednak nie podaje żadnych konkretnych przykładów. Jest to chyba bardziej taka groźba, aniżeli faktyczne jakieś postanowienie spotkania z Moczarem, zaszkodzenie. Ona jeszcze tutaj bardzo dokładnie mówi, że osoby, pracownicy resortu MSW, którzy przyczynili się do jej dekonspiracji, bojąc się odpowiedzialności, zaczęli utrudniać, aż wręcz uniemożliwiali wizytę właśnie u ministra Moczara. Niestety tutaj jest w nawiasie taka informacja, nie wymieniła nikogo z nazwisk, ja się nie pytałem. Tutaj także Esbeck daje taką swoją osobistą refleksję, swoje zdanie, że to część wyjazdu bez przeszkód do Wietnamu, który to angaż załatwiła właśnie przez znajomych pracujących w MSZ-cie. Co się okazuje? Okazuje się, że już w 1967 roku nasza bohaterka była gotowa na wyjazd do Międzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru w Wietnamie. Miała być sekretarką szefa delegacji polskiej. Mieli być oni stacjonować w Saigonie i tutaj kolejny raz pojawia się taka uwaga, taka nazwijmy to wniosek, do którego dochodzi Esbeck, który z nią się spotkał, że warto ją wykorzystać po jak gdyby linii wywiadowczej. Że należy ją skontaktować z naszą służbą wywiadowczą na terenie Saigonu, że może to być znakomite źródło informacji, może to być bardzo pewny agent, bardzo dobrze umiejscowiony. Zwierzchnicy SBK stwierdzają, że jest to bardzo dobry pomysł, żeby Hanna Górska, czyli dawny, były współpracownik SB, przeszedł jak gdyby na kontakt do wywiadu cywilnego, czyli Departamentu Pierwszego. I tak się dzieje. Miesiąc później, w maju 1967 roku, Hanna Górska odbywa spotkanie szkoleniowe. Spotkanie szkoleniowe, czyli tak naprawdę przeszkolenie z różnego rodzaju technik, zasad działalności organów kontrwywiadowczych. Mówiąc krótko, zostaje przeszkolona jako pełnowartościowy agent właśnie manewrowy. W notatce z maja 1967 roku, był to pojedynczy jeden egzemplarz mający status
informacji tajnej, dowiadujemy się dokładnie punkt po punkcie, jakie zagadnienia zostały z Hanną Górską omówione, jakich rzeczy została ona nauczona, jak wyglądało właśnie takie szkolenie szpiega, szkolenie agentki, która ma być w Sajgonie sekretarką ambasadora, a więc no naprawdę bardzo wysoko postawionej osoby w hierarchii służby dyplomatycznej. Ambasadorem w tej komisji, głównym szefem polskiej delegacji był Janusz Zabłocki. Był on z zawodu oczywiście dyplomatą. Urodził się w roku 1923, a zmarł w roku 2003, czyli 21 lat temu. Był on synem jednego z działaczy politycznych związanych z Władysławem Sikorskim, z generałem Sikorskim. W czasie wojny był wiceszefem jego gabinetu. Janusz Zabłocki, przyszły dyplomata, służył w armii generała Maczka, brał udział w walkach w 1944 roku. Miał szereg odznaczeń bojowych. Po wojnie zaczął studiować medycynę, do Polski wrócił w roku 1947 i rozpoczął pracę w MSZ, czyli w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W 1953 roku został zwolniony, przez 4 lata pracował w różnych instytucjach, żeby w roku 1957 wrócić do służby w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Według zachowanych informacji w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Janusz Zabłocki od roku 1956 do roku 1973 był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie Saragat. I takie właśnie dokumenty możemy znaleźć w IPN-ie. Można powiedzieć, że Janusz Zabłocki po szefowaniu Komisji Nadzoru i Kontroli w Sajgonie no zrobił karierę w dyplomacji. Był ambasadorem w Libanie pod koniec lat 70. Pracował również we Francji. Brał udział w wielu konferencjach międzynarodowych, zwłaszcza dotyczących ONZ-u, więc był bardzo zaufanym pracownikiem dyplomacji, tak jak bywa to w wielu przypadkach. Był również tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa od roku 1956 do roku 1973. A więc mamy taką sytuację, w której w komisji są agent na agencie. Wróćmy tutaj jednak do postaci Hanny Górskiej. Tych szkoleń było 5. Odbywały się przez cały tak naprawdę maj 1967 roku. Chodziło tutaj też między innymi w przeszkoleniu, żeby ona, czyli Hanna Górska, pseudonim Beata albo Gorol, chociaż moim zdaniem jest to słowo Góral. I tutaj na samym końcu tego dokumentu znajdują się takie wnioski z tego szkolenia dotyczące Beaty lub Góral. Taki miała drugi pseudonim Hanna Górska. Należy stwierdzić, że Beata posiada duże, dostateczne przygotowanie, zwłaszcza z zakresu zagadnień kontrwywiadowczych. Ponadto, będąc osobą inteligentną, spostrzegawczą, nie posiada trudności w przyswojeniu wyżej wymienionych zagadnień. Ogólne wyrobienie i posiadane osobiste predyspozycje pozwalają zakładać pomyślne wykorzystanie Beaty na terenie Sajgonu. Na szczególną uwagę zasługuje dociekliwość i chęć dokładnego poznania omawianych zasad pracy operacyjnej. W dniu 24 maja 1967 roku Beata lub Góral została przekazana na kontakt towarzysza Mielczarka. Wyjechała do Sajgonu trasą Moskwa, Pekin, Hanoi, Sajgon. Czas trwania rotacji 10 do 12 miesięcy. Wniosek z tego jest taki, że TW Beata była bardzo dobrze przeszkolonym, przygotowanym agentem. I doszliśmy do daty 1967 roku i do jej wyjazdu do Sajgonu, do Wietnamu, gdzie od 1954 roku tak naprawdę trwa krwawa wojna pomiędzy komunistami wietnamskimi oraz Amerykanami i ich sojusznikami w Wietnamie. Ale o tym, co tam się wydarzyło, dowiedzą się Państwo z kolejnej części mojego podcastu. Teraz chyba już rozumiecie, dlaczego ten odcinek tak się właśnie nazywał.